2 czerwca w południe w Pałacu Krzysztofory po raz 6 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski wraz z prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim wręczali medale Świętego Krzysztofa. W 2016 roku odznaczenie w kategorii wsparcie merytoryczne otrzymał profesor dr habilitowany Dariusz Kosiński. Miałem przyjemność być członkiem zespołu do spraw wystawy stałej. To były spotkania regularnie odbywające się w roku ubiegłym, bardzo intensywne, bardzo twórcze, w tej chwili zawieszone z powodów, które wszyscy znamy. Rzecz druga to jest moje uczestnictwo w Radzie Programowej do spraw nowego oddziału teatralnego. Tu mam nadzieję, że ta kwestia się w najbliższym czasie rozwinie, rozkwitnie i w ogóle będziemy tworzyli nowe Muzeum Teatralne w Krakowie wspólnie. A rzecz trzecia to właściwie jest stała współpraca dotycząca tego, co nas łączy, to znaczy kwestii przeszłości Teatru Krakowskiego, także przeszłości Teatru Krakowa, czyli Krakowa jako teatru. W kategorii wsparcie finansowe odznaczona została spółka cywilna Jarczyński-Bartczak, kompania kuflowa. Jesteśmy sąsiadami muzeum z racji naszej obecności w Sukiennicach od 2 lat. I wspieramy się jak tylko możemy, przede wszystkim wymieniając informacje dla naszych gości i kierując ich wzajemnie w gościnne progi muzeum, a muzeum reklamuje nasze przedsięwzięcie. Medal w kategorii kultywowania krakowskich tradycji i obyczajów otrzymało Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie. W naszym parku strzeleckim jest celestat. To znaczy dawna strzelnica, nazwijmy to tak, bo tak się dawnie strzelnica nazywało, którą myśmy nieodpłatnie użyczyli na Muzeum Sztuki Obronnej do muzeum, a to jest jedyny tego typu obiekt w Europie, gdzie jest prezentowana obronność miejska. Każde wyróżnienie cieszy, a to szczególnie, bo niespodziewane zupełnie, przyznaję się. Kiedy pan dyrektor do mnie zadzwonił, to była wielka niespodzianka, a jednocześnie rzeczywiście jakiś sygnał dla mnie bardzo ważny, że to, co próbuję robić w muzeum, no, trochę jako osoba z zewnątrz rzecz jasna, no nie muzealnik, że to jest sensowne i przynosi jakieś owoce. Być zaproszonym do tego miejsca to już jest zaszczyt, a wyróżnionym to już jest naprawdę wielkie szczęście, ale też związany z tym obowiązek.